Był to zwykły dzień w placówce więziennej dla zapomnianych youtuberów. Kapitan Alien został skazany na 10 lat pozbawienia wolności za to, że sprzedał się Facebookowi oraz za streamowanie Tarkowa 10 godzin z rzędu. Jego streamy są w chuj nudne i nigdy ich nie ogląda. Nie to co streamy Kasi X, na których dzieje się bardzo dużo rzeczy. Karol jednak uważa, że został skazany niesłusznie, więc postanowił uciec z więzienia. Czy mu się to udało? Sprawdźmy. Macie wolny dzień, ja idę robić rzeczy. Pomóc panu? O, ja tu przepraszam, nie wiedziałam, że nie mogę. Muszę cię wysłać do izolatki, przepraszam. Nie, odpokutujesz to, bo to jest pierwszy... Muszę, bo tak to cały czas będziesz na czerwono. Chodź na chwilę. Co jest, k***wa? Dawaj. Dobra, mam śrubki, śrubki. Tak. Czym ty to kopiesz? Łyżką. Miałem śrubki. Dobra, znalazłem bierzemy łyżki. Dobra. Dzień dobry. Co się tam dzieje? A nie, sprzątam. Okej, no, respecjalizacja, tak, no. Tak, wiadomo. A pozwól, że cię tu przeszukam? Nie pozwalam. Nie masz przeciwko? Ej, tak to zrobię. No i k***a, co masz przy sobie nielegalnego? No izolatki, nara. No. Frajer. Co, mogę już wyjść? O, wszedłem, dobra, dawaj to. O, łyżka, zajebiście. Proszę państwa, deska, nie wiem, na cholerę mi deska. Dobra, ogarniam. Jak się gra tym dziadem, to jest łatwiej, mam wrażenie. Patrz, ile już odkopałem. Mam taśmę. Ja mam dwie łopaty, ja to wszystko odkopałem. To jest ciekawe, tu jest lawa. Co tu się k***a dzieje? Co to jest za... Gdzie my jesteśmy? Ty, Meksyk, człowieku, Meksyk. Ej, tu musimy TNT wysadzić mur, jesteśmy przy murze. Ty, no jesteśmy tak blisko ucieczki, nie możemy wskoczyć do wody? Tak. Bartek. Karol im pomaga. Ja wiem, że Karol im pomaga. Karol jest więźniem. A, no i... A to... Kurde, oni będą nas widzieli, że biegamy po dworze. Ej, dobrze się przekopaliśmy, tylko tu nic nie ma. Ktoś tutaj k***a się wcześniej kolaborował. Dobrze, Insane. Super jest mieć cię w naszych szeregach, jesteś bystry. To prawda, prawda, panie Jakubie. Tak. Ej, kurde, no, w sensie tu nic nie znajdziemy chyba. Dwie łyżki. Ale co masz przy sobie? Dwie łyżki. Mam zapałki. Energetyka. Masz śrubki? Dawaj, trzeba TNT stworzyć. Nie mam śrubek. Nie potrzebujemy TNT, tam można klucz otworzyć. Dobra, szukać Monego i tego, Murdoxa. Dobrze. Słyszałem i przy oknie słyszałem. Prowadź. Stanąłem tutaj i usłyszałem Karola. A nie ma go w izolatce. Dobra, na dworzu muszą być. Na dworzu, panowie, na dworzu. Kurde, musimy znaleźć te wszystkie rzeczy i wtedy wysadzimy tu patch, zobacz. Bo tu jest ściana taka popękana, nie? I uciekniemy. Dawaj. Goni! A tu dokąd? Czy ja kółko zrobiłem? Czekaj, dawaj. Mam jednego, zatrzymaj go. Stój! Jest, złapali mnie. Jakie śmietniki, złapali mnie! Da się tam zejść? O kurwa. Wow! No nieźle. Stój! Bierz go! Do izolatki. Ej, ale dlaczego wy mnie wsadziliście do więzienia? Jak ja nic nie zrobiłem, chciałem sobie... Bo nie byłeś w celi w nocy, co ty pierdolisz? A, nie byłem w celi, no tak. Viola, na dół, do podziemi. No i tu mogą zejść? Nie gadaj, że oni tu zejść nie mogą. Ale tu jest, nie wiem, kogo... Chodź tu, Marce, na moment. Czy tu jest... Nie, dobre. Dobra, zatrzymaj... Dobra, zatrzymaj się, poszukiwany jestem ty. Kto też biegał, przysięgam. Chodź tu na moment. Dobra, przepraszam, nie chciałem, przepraszam. On tutaj stanął i zniknął, oni nikt, nic, nieprawda, dobra, przepraszam, przepraszam, ja nic nie... Oni tu muszą mieć wieko. Do izolatki go! No nie, przepraszam, nic nie zrobiłem, podnoszę ręce, poddaję się. Przepraszam, naprawdę. Gdzie ta stołówka jest? Proszę prowadzić. Zmieniłem zdanie. Idziesz do tej książki. Dobrze, przepraszam. Jak być dobrym chłopcem. Dobrze, przepraszam, Szefunciu. Tak, wiem. Dzień dobry. Proszę korzystać z usług DNA dzisiejszego, codziennego. Gdzie jest łazienka, mógłby pan powiedzieć?
Prosto i w prawo. Prostytucja, jedna z najstarszych, jeden z najstarszych zawodów świata. Parały się nim dziewki i dziewoje. Ale proszę, ja się krępuję i ja dukam, jak ktoś patrzy na mnie. Proszę nie. Szeryf psem jest, zawsze je p***u trzeba. Kodeks gangusa, rozumiem. Dobra, 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 baterię mam zajebiście z tą baterią w ogóle jest, bo ona jest potrzebna do stworzenia. Uj, nie jest potrzebna. No to po cholerę mi ta bateria, ty. A skąd masz tą latarkę, ty? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. No nie wychodzę, nie wychodzę. Co tam, kurwa, co tam? Dobra, oni nie uciekną z tego więzienia, z paruby. Jestem, dobra, stary, to tak. No, słuchaj, no. Ja mogę skraftować, prawie mogę skraftować płytkę drukowaną. Potrzebuję zapałki od ciebie. Dobra, już ci daję. Nie zejdą nam tu? I teraz tak, co potrzebujemy do bomby? Dobra, śruby. Podfałga dajmy. Taśmy mam. Masz śrubę? Podfałga dajmy, żeby nie słyszeli. Nie, tak, śrub nie mam. Wiem. Śrub, mogę iść po śruby. To leć szybko. A gdzie oni są? Byli tu. Słyszałeś? To olej ten weź, olej, no weź olej. Dobra, idę. Ty, patrz na mapę. Dobra, patrz na mapę. Oni są tu, za ścianą. Jak? Co ty, k***a, zrobiłeś? Dole, nie wierzę. Ty, jestem, mam śruby. A oni przez swoje cele tam wchodzą. Coś jeszcze? Aha. Coś jeszcze potrzebujesz? Wszystko. Ale co wszystko? Wszystko? Mamy wchodzić tam. Zamknij mordę, frajerze. Do piwnicy wszyscy, do piwnicy. Mam bombę. Oni chyba nie zdążyły jak coś. Ej, k***a. Wychodźcie stąd. Spierdźmy. Dziadzie, oni stoją, kurwa. Gdzie teraz? Bo ten jest chyba korumpem i nie ogarnia. Dawaj, wiecie? Dawaj, kto? Kto jest korumpem? Dawaj, wdol tę ścianę. Tu, rura, k***a. Leci. Spalamy! Śmieszna giera. Jak strażnicy wygrali? O, ale cię, no, jak wygraliście? Pytanie, czy wam się udało z tego podziemia wyjść na zewnątrz? Tak. Jak wy z tym podziemiem byliście? Wy nie możecie. My nie mamy dostępu do tych ich podziemi. Ale dlaczego strażnicy wygrali? Nie rozumiem. Jaki to ma sens? Ale ty, Merdo, teraz cały czas słyszałeś, jak myśmy byli pod ziemią? Tak. Damy radę. Kurczę, powiem wam, że ten transport do więzienia to niesamowity. No i co szperasz od razu? Dzień dobry, zaraz tu przeszukanko będzie. Obserwujemy was. Chodź tu. Kawa do odbioru. Dzień dobry, panie. Dobra, Malzew poszukiwany, halo, Co się stało? Przeszukałem go, ma nielegalne przedmioty przy sobie. Co się tu dzieje, póki Insane? Idę już do was tutaj. Dzień dobry. Strażniku, mam kawę dla pana. A poproszę. Ja nie umiem tego zaakceptować, pod R mam k***a pałkę. No właśnie. Dzień dobry, panie. Czekajcie. Aha, i właśnie ma przecie wysłać do izolatki, nie wiem czemu dosłownie. Nie wiem, po prostu mi się zaświeciłeś. Dobra, Insane, no idziesz do izolatki, nie interesuje mnie to. Tutaj widzę posiłki rozdawane. No, my tutaj pracujemy, pan się nie martwi. Jakby co, przekaż Malzewowi, że mam plastikowy talerz i olej. Dobra. Idź. Dobra, musimy znaleźć wejście do podziemi, wiecie? Musi gdzieś tu być jakieś podziemie. No co z tego, że to jest kosmos? Nie interesuje mnie to. Musi być wejście do podziemi. Musimy to zinfiltrować. Którędy oni mogą tędy chcieć wyjść? Malzew, chodź. Mam dla was rzeczy. Co? Chodź. Dawaj, Malzew, jesteś poszukiwany. Idź stąd. Ja wiem, że jestem poszukiwany. Idź stąd, bo nas wszystkich przeszukają. Dobra, pułapka. Bam. Zobaczymy teraz, czy będzie taki kurczwany w tej swojej celi. Ej, mam coś. No, jest pieszno. Ja poproszę do picia mleko z kobiecej piersi i kawałek sera spod napleta. Wie pan co, ja muszę na zapleczu sprawdzić, czy ma... Ma pan dziwne upodobania. Stój! Dzień dobry, przeszukanie. No i kurwa do izolatki, co masz przy sobie? Nielegalnego, stój! Stój, kurwa! Bigo! Dobra, pięknie. Nieładnie. Sukces. Patrz, chodź na chwilę, patrz. Zobacz. No. Patrz. Tę pułapkę co? Tak postawić? Mam pułapkę. O, zobacz. Pułapeczka jest, nie wchodźcie, nie będzie mógł uciec. I nie pozwólcie mu z celi wyjść, bo on coś ma. On jest do przeszukania, chuj. No i do izolatki, kurwa! Czy wysprzęgli się pani na kolegów? Nie chcę, żebym przeszukiwał, ale jak to zrobię, wiesz? Wysprzęgli się pani na kolegów? Masz coś przy sobie? Ale... Masz coś przy sobie? Co Malzew kombinuje? Mam taśmę, mam olej kuchenny, bo pracuję tam w kafeterii i mam banany. No to olej kuchenny i taśma, proszę do zwrotu. Ale przecież mogę... Mieć. Nie, olejem kuchennym można kogoś utopić, taśmą można go udusić. Proszę oddać. No ale to jak mam...
Ale ja mam zadowolić. Do śmietnika proszę to wyrzucić. No i co, k***a? I co, koleżko? I co? I co? Ja się na tym zrespiłem. I co? Uważaj sobie, bo cię złapiemy na drugi raz, jak będziesz chciał do tej swojej dziupli uciec. Chamie. Uciekł. No i sam nie ma w celi, no i sam nie ma w celi. No ich w ogóle nie ma w celi, my musimy obczaić, gdzie tu jest... A ty co się... Przepraszam, pokrywa? Ja jestem. Musimy obczaić, gdzie tu się wychodzi na zewnątrz, jakkolwiek to brzmi dziwnie. Chyba jest bezpiecznie. Czy macie jedne ten? Chłopaki, chłopaki. Jedne... Ja mam. Jedno śrubokręt? Mam. Masz? Masz? Daj mi śrubkę. Gdzie ty jesteś? Czekaj, muszę iść do szafki, mam szafce schowane. Dobra, leć. Tutaj patrz. To jest tutaj. Okej. Okay. Tutaj uciekają. Uciekają, to musimy sprawdzać co nocy. Tutaj trzeba pułapkę trzeba złapać, bo oni tu będą chcieli pewnie paść. Dokiem uciec. I dobra, idę zrobić ten, żeby zarobić na pistolet. Pomóż mi, zastrzel go. Patrz, chodź. Chodź to! Stój! Tu jest! Mam cię, kurwa! No, Mony! One próbował cię. A bo oni statek chcą naprawić i uciec. Nie, ładnie. Dzień dobry. Dobra, pod ścianę. Już. O ty, pomóż mi! Stanie, panie! Co oni robią? Co ty w ogóle mówisz teraz? Takich rzeczy... Przewrócił się, przeszukuję go. Dobra, mam przeczucie, że jesteś rudy pod tą maską. Przeszukaj go. Przeszukam cię. Proszę bardzo. A i co? Dobra, jesteście wolni. Odwróć. Ja już przeszukiwałem. Nie, no i bardzo dobrze, to... Wsią mi stąd, natychmiast. Do roboty. Wszystko dobrze? Proszę pana, przepraszam. O co chodzi? Może panowie kawy potrzebują? Wycieram podłogę, jest trochę ślisko. Żyje pan? Ty, Karol. Bo my musimy jeść i pić. No, bo ta na to wychodzi. Miłego dnia. Miłego dnia. Więźniom życzę siebie. To jest chyba. Dobrze, bo tam... Bo tam noś zmadzę. Wiola, chodź ze mną. Jezus, mnie przestraszyłem. Wiola, chodź. Co to piszy? Chodź tu, wracaj! O ty zasrańcu. Cholera, nie wiem kto to. Trzysta IQ zagranie. Zbiłem jednego. Panie władzo? No. Pan jest zamknięty? Absolutnie nie. Ja tutaj udaremniłem próbę kradzieży. Pod ścianę już. Dobra, nie masz nic przy sobie. W śmieciu. Co ty powiedziałeś? W śmieciu powiedziałem. Masz jakiś problem? No i wlazłeś do strefy, chyba. Nie, odpowiednie dla ciebie. Co się sapał do mnie? Malzew się sapał do mnie i pa. Wszedłem tu, a on za mną, bo to już nielegalna strefa. I go do izolatki wysłałem. Bardzo dobrze. Co tu się dzieje? Kurde, kto tam poszedł? Łopatę ma! Łopatę ma, pijemy go. To są łopata. Nie, mam pistolet. Idźcie tu, i teraz po całym więzieniu się rozejdźcie. Kurwa, do celi! Nie ruszajcie, przeszukanie, stop! Przeszukanie. Dobry. A swoją drogą to jest pan poszukiwany. Merdox, idź do izolatki! Słuchajcie, jedna bateria! Dobra. Dzień dobry, przeszukanie. Okay. Proszę bardzo, ja tu... Proszę pana, ja chciałabym wnieść skargę. Tutaj przyjść? To ja pikałem. W łeb chcesz? W łeb chcesz, czy nie chcesz? Chcesz w łeb? Miałem metalową. No to... To nie masz. Chciałam powiedzieć, że pan Susy Busy traktuje nas jak gorzej niż więźniów. Wie pan co? Pan Susy Busy przychodzi, pobił mnie w mojej celi, przez co trafiłam do skrzydła szpitalnego. Po czym jak wróciłam już finalnie do swojej celi, to mnie wsadził do izolatki. No, w systemie była pani oznaczona jako ten osoba, która powinna pójść do izolatki. Więc a wie pan czemu? Bo pan Susy Busy mnie pobił i przez to byłam poza celą o godzinie, kiedy nie mogłam. I dlatego tylko i wyłącznie trafiłam. No to dyscyplinarka leci.
Przestańcie mi... No co, nie wolno bić więźniów, ty kurwa, co ty jesteś, jakimś impostorem? Tylko tak, mamy cztery. Wszyscy baterie do mnie, baterie do mnie. Poczekajcie, ja mam jeszcze jedną. Macie, chce ktoś złotą albo mieć? To nie ta bateria, nie ta bateria. Jak nie ta bateria? Jaką? Jakie potrzebuję? Tą, co ty mi dałeś wcześniej? Tak, to taka dziwna. No to mamy trzy, dobra, no. Zasilająca. To dziwna bateria. A to jest komórka, nie bateria, jestem debilem. Co i co mi niby zrobisz? Podejdź, to zobaczysz. Słuchaj, Rudzielcu. Dzień dobry. No i co ci te, a i co teraz ci zrobię? Chciałbym życzyć panu miłego dnia. No i słusznie. Przepraszam, nagła sytuacja! Murdoch w podziemiach! Co się dzieje? Murdoch w podziemiach! To jest kurwysyna. No, przygotować pały. Widziałaś go? Formacja rozwinięta, no, nabrzmiała pała. Formacja nabrzmiała pała. Dobra, tego szukać na górze. Albo i nie. Teraz muszą tu zejść. Czekamy na nich. To potrzebujemy tylko komórkę teraz jedną. Potrzebujemy jedną komórkę i będzie wszystko. Okej, dobra. A kurwa ty. Mam cię. Zajebiste są te pułapki, ty. Masz antenę? Chcesz antenę? Musisz teraz, Viola, szybko polecieć zrobić płytkę PCB. Gdzie jest Maldze? Maldze mam czwartą. Dobra, ja też mam. Ja mam już. Lećcie teraz płytkę PCB robić, bo noś... Co to jest płytka PCB? Płytka PCB. Chłopaki, bo mnie złapali. Jak coś, to straciliśmy płytkę. Noisik. No? Jak się robi tą płytkę? Talerz plastikowy, zapałki mi... Ja mam zapałki, talerz plastikowy będzie w stołówce. Dobra, bo ja mam miedź. Wszystkich nas nie zabiją. Robię płytkę. Okej. Okay. Daj mi płytkę. Rudy na dole, lecz na dół. Nie uciekniecie z tego więzienia. Zastracie się prędzej. O, Murdoch, ty to w ogóle do izolatki powinien jeździć. Chodź tu. Maldzew! Do izolatki. Ja was k***a nauczę szacunku. Maldzew wyszedł, k***a, wydostał się. Gdzie jest wasza droga ucieczki? No. Ja ci mówię, oni coś robili, ja w pewnym momencie się pogubiłem i zacząłem szukać drogi ucieczki po swojemu. Maldzew uciekł. Przyznał się, że szuka drogi ucieczki. Ja myślę, że to egzekucja na miejscu. No nie, bo już tak nam się dzień kończy, to jest ostatni dzień. Kop dziurę. Rudy zintował gierkę, no. Widzowie moi kochani. Zajmijcie się nim, ja też słusznie, zapraszam do celi, porozmawiamy tam. Raz to... Pany. A, o wy śmierdziele! Wracaj powiedziałem. Zasrańce. Dziadzia. Ale wy jesteście must win. Co się stało? Dole. A Maldzew wyszedł z gry. No, bo miał praktycznie wszystkie przedmioty na ucieczkę. Wszystko miałem, a ty mnie bez powodu mnie zabiłeś. Bez powodu. Nic nie zrobiłem, nie byłem poszukiwany, nikogo nie uderzyłem. Biegłem sobie po prostu. Wziąłeś mnie. Siedzicie tam na tym jednym rogu, co myśmy kopali przez 5 dni, człowieku. Ja się tam trafię. Nie da się.